Z Gąsowskiego Stadionu witam Państwa w sobotę 27 kwietnia na meczu 14 kolejki pierwszej ligi hokeja na trawie sezon 2018-2019 LKS Gąsawa, MKS Środa Wielkopolska. Średcy zawodnicy rozegrali dotychczas 13 meczy, drużyna zdobyła 1 punkt i jej bilans bramkowy to 12 goli zdobytych i 60 goli straconych. Statystyka wyjazdowa MKS Środa Wielkopolska. Drużyna rozegrała 7 spotkań, nie zdobyła dotychczas żadnego punktu meczowego i bilans bramkowy to 8 bramek zdobytych i 43 bramki stracone. MKS Środa Wielkopolska zajmuje 10 miejsce w tabeli ligowej i gospodarz dzisiejszego spotkania LKS Gąsawa. Drużyna rozegrała 12 spotkań ligowych, zdobyła 12 punktów i jej bilans bramkowy to 25 bramek strzelonych i 57 bramek straconych. I tu również trochę statystyki przed własną publicznością. LKS występował 5-krotnie, drużyna zdobyła 3 punkty i jej bilans bramkowy to 9 bramek strzelonych i 28 bramek straconych. LKS Gąsawa zajmuje 8 miejsce w lidze. Te drużyny spotkały się w rundzie jesiennej i wtedy LKS Gąsawa pokonał MKS Środę Wielkopolską 4-1. Mecz rozegrano 11 listopada 2018 roku. I tradycyjnie życzę Państwu wielu sportowych emocji. Zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Wiesz co, bo jak na przykład na Realu masz wycięte wzorki jakieś, to tu też są, tylko że ich się pomyliło. I tam widzisz tego kółko z jakimś telefonem. Nie ma kartki. Stary myka. Ale stary idzie, to jest stary. Ale brawo! Thank you.
Ma poła piła!
Zakończyła się pierwsza kwarta meczu LKS Gąsawa, MKS Środa Wielkopolska. Prowadzi Środa Wielkopolska 0-1. Thank you.
Brawo Wania! Panie! Brawo Wania! Może być niebezpieczna piłka? Wytłumacz to! Kto uderzył w poprzeczkę? To Disney Jobby, lepszy od ciebie! Chyba Disney Jobby! Rafał! Trener jest! Napad, uciekaj! Antek, hop, zabierz się! Gaz do przodu, leć, 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 leć! Gaz, puść mu! Wyjdź! Mapka, popracuj, hop! Popracuj, mapka, nie wpadaj! Brawo! Pracuj, mapka! O, wypiera, pracuj! Strzela! Ona za lekka była. Brawo! Zakończyła się pierwsza połowa spotkania LKS Gąsowa MKS. Środa Wielkopolska prowadzi. Środa Wielkopolska 0-2. Za chwilę rozpocznie się trzecia kwarta meczu LKS Gąsowa MKS. Środa Wielkopolska prowadzi. Środa Wielkopolska 0-2. Mieszko, słuchaj, słyszysz mnie? Miesio to. Start przegrał z Wartą 6-3. Przegrał. Dobra. Tak, start z Wartą, tak. Bo resztę meczy jest... Z Gąsawą MKS środa prowadzi nagle, 2-0 prowadzi. Środa 2-0. Bo pozostałe mecze są przełożone. Przełożone są, dobra. Dobra. Na razie. Hej. Brawo. Marcin Strykowski przed szansą strzelenia bramki. Rzut karny dla LKS Gąsowa. Brawo! Nie pomylił się Marcin Strykowski. 2-1. Pierwszą bramkę dla LKS-u Gąsawa z rzutu karnego strzelił Marcin Strykowski. Wynik meczu 1-2 dla MKS-u Środy Wielkopolski. Szybko jest.
Rabel, otwórz czasami pozycję, wiesz, bo masz piłki do zagrania. Ciao. Drugą bramkę dla LKS-u Gąsawa strzeli Paweł Antoniewicz i na tablicy świetny wynik 2-2. Mecz zaczyna się od początku. Dobrze.
Nie, nie zamarz. O, zamarz! O, o. Brawo, Rabel! Hop, Jeczarek, hop, gaz! Dobra, prawo po Zakończyła się trzecia kwarta spotkania LKS Gąsawa, MKS Środa Wielkopolska. Wynik remisowy 2-2. Dawaj, chłopacy, dawaj! Trzecią bramkę dla LKS-u Gąsawa strzelił Paweł Antoniewicz i tym samym Gąsawa wychodzi na prowadzenie 3-2. Thank you.
Brawo, Albert! Nie, ja to montuję, tak. Jest! Gaz, jedynka! Tumek! Gaz! Proszę! Brawo! Który to zwyczaj sygnał? To jest mój trzeci, miał być obel. Minuta 40 sekund do zakończenia spotkania prowadzi LKS Gąsawa z MKS-em Środą Wielkopolska 3-2. Debi!
to! Teraz! Daj mu! O! Dawaj Soleja! Za długo! Puść go no! Teraz tak jest taka sytuacja, ty żeś wygrał. Idź do niego! Idź! Bójni się! Czy nie? Czy nie? Brawo, brawo konia! Dobra, spokojnie, Albert! 30 sekund do zakończenia spotkania. Pracuj! Brawo, konior! Trzymaj to! Całko! Druga strona, ej! Ja! Sędziowie między sobą konsultują. Mecz zakończył już się. Krótki róg. Rada Wielkopolska wykonuje krótki róg. Ma do tego prawo. 3-2 dla Gonsawy. Ostatnia akcja meczu. Brawo! Kończyło się spotkanie LKS-u Gonsawa z MKS-em Środą Wielkopolską. Wygrała LKS Gonsawa 3-2. Ja zapraszam Państwa na inne moje mini relacje. Jutro zapraszam Państwa do Gniezna na mecz. Start 1954 Gniezno, LKS Gonsawa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński. Rozmowa z Maciej Wrzesiński, grający trener LKS-u Gonsawa. Maciej, pierwsza połowa, powiedzmy, nieciekawa, nie weszliście w swój tryb, to było widać. Środa to wykorzystała, prowadziła 2-0. Później już, powiedzmy, poszło normalnie. Tak to było widać z trybun. Okiem trenera i grającego zawodnika. Jak to było na boisku? No, dokładnie tak, jak pan powiedział. Pierwsza połowa zdecydowanie nie weszliśmy w ten mecz dobrze. Nie graliśmy tego, co powinniśmy, ani taktycznie, ani też z zaangażowaniem. Po prostu, no, nie wiem, jak wyglądało to jakby, nie wiem, po kiepskiej rozgrzewce. Naprawdę wydaje mi się, że zlekceważyliśmy ten zespół w pierwszej połowie, chociaż próbowałem chłopaków mocno nastawić na ten mecz, bo mimo, że Polonia, że Środa Wielkopolska jest gdzieś na końcu tabeli, ale mówiłem, że to jest zespół, który nie jest zespołem, z którym się łatwo gra. Wydaje mi się, że to było przyczyną, że gdzieś w pierwszej połowie po prostu zlekceważyliśmy przeciwnika. W drugiej połowie no, udało mi się zespół zmotywować w szatni i rzeczywiście zagraliśmy swoje. Wynik do przerwy 0-2 jak najbardziej zasłużony dla Polonii Środa Wielkopolskiej, dla Środy Wielkopolskiej, dlatego że pokazali tą przewagę, którą mieli. Myślę, że w drugiej połowie my udokumentowaliśmy 3 bramkami naszą przewagę w drugiej połowie i szkoda, że gdzieś nie wyszliśmy na bezpieczny, a mieliśmy taką możliwość na bezpieczny wynik 4-2, 5-2. No bo w końcówce jeszcze wiadomo, mogliśmy stracić bramkę, mogło to się zakończyć remisem. Ja teraz może podam wyniki. Start Gniezno przegrał ze Wartą Poznań 6-3, a Siemianowiczanka przegrała z Pomorzaninem Toruń 4-2. Jutro gracie bardzo ważny mecz ze Startem 1954 Gniezno. No, nie będę dzielił skóry na niedźwiedzi, ale jest to mecz być albo nie być. I dla Was, i dla Startu. Chodzi o spadek, jako że teraz mamy reorganizację ligi. Z jakim nastawieniem jedziecie jutro na mecz? No, oczywiście z nastawieniem jedziemy, żeby ten mecz wygrać, bo rzeczywiście, tak jak pan mówi, wygrana ze Startem da nam może nie pewność, ale dużą swobodę już, jeżeli chodzi o te ostatnie miejsca, że ten Start naprawdę byśmy odskoczyli na kilka dobrych punktów i to utrzymanie w tej pierwszej lidze po reorganizacji byłoby bardzo możliwe. No wiadomo, że ten mecz, no to jest jakby nie było mecz o 6 punktów, jeżeli chodzi właśnie o tę dolną strefę. Ale nie powiem, że w tym momencie, po wygranych tych meczach ostatnich, wygrana ze Startem może nas też zbliżyć gdzieś do miejsca powiedzmy 6-5, gdzie wtedy na spokojnie nawet nie gralibyśmy w barażach i to jest naszym celem. Oczywiście mamy meczów u siebie jeszcze kilka,
W sumie zostały tylko mecze u siebie i tylko jeden wyjazd ze startem, więc gdybyśmy do końca utrzymali tą dobrą pastę i wygrywali, to nawet i czwórka jest możliwa. I mam jeszcze jedno pytanie. To, co nurtuje kibiców. Macie zaległy mecz z RKS-em Rogowo. Czy wiadomo jest, kiedy go rozegracie? Nie wiadomo jeszcze. Jest z tym meczem dosyć spory problem z tego względu, że naprawdę sporo teraz jest również zgrupowań kadr narodowych i do 21 i seniorskich i również do 18, w których obydwie drużyny mają zawodników i z tym jest największy problem, ale myślę, że w następnym tygodniu dojdzie do porozumienia i umówimy konkretny termin. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa rozmówcą był Maciej Wrzesiński, grający trener LKS-u Gąsawa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.